Kiedy klient do Ciebie mówi, że cena jest za wysoka albo że to jest za drogie, to oznacza tyle, że nie widzi wartości produktu. To jest raz. Dwa, może mu się wydawać, że ten sam produkt kupi taniej u konkurencji. No właśnie, wydawać. Może mu się wydawać, że to, co mu proponujesz, to jest dokładnie to samo, co widział u konkurencji. Zresztą mogą być dwa różne produkty. Tak? Ten może być o wiele słabszy, twój może być o wiele mocniejszy. Natomiast jeśli nie pokazałeś wartości twojego produktu, no to klient twój produkt traktuje tak samo jak produkt, który widział gdzieś u konkurencji, nie? Więc mówi, że mogę kupić taniej. Twoją rolą jest pokazać klientowi różne możliwości, co można zrobić z tym, że produkt jest za drogi. A więc po pierwsze, nie targować się w takim sensie, że nie obniżać ceny, tylko pierwsze co zrobić, to pokazać wartość tego produktu, czyli jeszcze raz podkreślić korzyści, jeśli jeszcze raz pokazać klientowi, co dokładnie kupuje. Pierwsza sprawa, żeby klient poczuł, że to musi tyle kosztować, że to jest warte swojej ceny z jakiegoś powodu, nie? Z powodu tego, że jest obsługa pogwarancyjna, z powodu tego, że gwarancja jest 3 lata, z powodu tego, że za tobą stoi potężne doświadczenie, z powodu tego, że dajesz coś, czego nie daje nikt inny, tak? To jest raz. Dwa, powiedz o takich możliwościach, jak możesz sfinansować zakup tego produktu. Czyli podsuń jakieś rozwiązanie. Podsuń kredyt, podsuń raty, podsuń właśnie możliwość rozłożenia te na jakieś mniejsze jednostki, żeby jednorazowo klient nie musiał tego kupować. Dalej, trzy. Co możesz zrobić? Możesz rozłożyć tą cenę na mniejsze jednostki, czyli taka technika minimalizacji. Jeśli coś kosztuje 100 zł miesięcznie, to powiedz, że to jest raptem 3 zł dziennie, 3,33 dziennie. Jak coś kosztuje 400 zł na rok, jakaś licencja, to powiedz, że to jest raptem złotówka z groszem na dzień. Tak? Zminimalizuj tą cenę. Możesz porównać tą złotówkę na przykład do kosztu drożdżówki. Też nawet za złotówkę to już chyba dzisiaj się drożdżówki nie kupi. Możesz również pokazać klientowi, to jest trzecia opcja, możesz klientowi powiedzieć o tym, że niska cena zakupu to są wysokie koszty użytkowania. I odwrotnie. Wysoka cena zakupu to niskie koszty użytkowania. Kupując samochód, możesz kupić auto warte 50 tysięcy, mimo że średnia tego samochodu w tym roczniku, w tej klasie, to jest na przykład 70 tysięcy. Ty kupujesz za 50 i mówisz sobie, o, kupiłem tanio. Ale co z tego, skoro po zakupie musisz od razu wymienić bardzo dużo elementów w tym samochodzie, w efekcie na dzień dobry musisz 15 tysięcy wydać. A potem takie auto szybciej będzie Ci się psuło, bo już było bardziej wyeksploatowane, dlatego było w takiej niskiej cenie. Natomiast kupując samochód, gdzie średnia rynkowa tego pojazdu to jest 70 tysięcy, a Ty płacisz za niego 90, czyli płacisz no stosunkowo dużo w porównaniu do średniej, ale masz przez kolejne 3, 4, 5, 7 lat spokój. Wymieniasz tylko materiały eksploatacyjne, a takie w sensie oleje, jakieś filtry powietrza, natomiast nie musisz inwestować w naprawy. I tu u klienta będzie podobnie. Powiedz klientowi tak, proszę Pana, cenę pamięta się raz, a jakość pamięta się przez całe życie.